Hej wszystkim, z tej strony ma na Waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna środowa aktualizacja. Słuchajcie, i dziś mamy środę, 29 listopada. Dlaczego zaczęłam od tyłka strony? <grych> Dlatego, że był nowy ekran ładowania i po prostu nie chciałam tego przeoczyć, słuchajcie... Dostaliśmy całkiem fajną aktualizację, której się totalnie nie spodziewałam. Zobaczcie, co nas czeka. W świątecznej wiosce nas witają, więc, wow, jakaś świąteczna wioska. Będzie sobie oczywiście pojedziemy zobaczyć, co i jak. Tutaj jest napisane na, na stronie. Oczywiście, będziecie mieć wszystkie linki w opisie, skąd czytam i tak dalej. Także zapraszam do opisu. Witamy w Świątecznej Wiosce. Święty Mikołaj martwi się, że temperatura wiorwik jest zbyt wysoka na opady śniegu. Dlatego zapraszam wszystkich do swojej magicznej, świątecznej wioski. I są tam jakieś super dwa śliskie wyścigi. Śliskie, dlatego że są na lodzie. Jakieś kawiarenki, jakieś sklepy, coś. Popatrzymy. Z tego co widziałam, to wygląda to prześlicznie. Także no, jestem podekscytowana. Tutaj dalej jest napisane, a może skorzystaj z okazji zaopatrzysz się w świąteczne ciuszki. Kto pamięta poprzednie święta? Na pewno rozpozna niektóre stroje, ale reszta to nowości przygotowane na ten sezon, czyli totalnie nowo. Wow. Nowo, nowo, nowe. Ok, co tutaj więcej mamy? Świąteczne polowania na skarby, czyli tam właśnie te zadanka z tej nowej wioski. Oczywiście zobaczymy, najpierw trzeba porozmawiać z Mikołajem z tego, co tam wyczytałam, i to wszystko będzie trwało, słuchajcie, do 10 stycznia 2018 roku, czyli dość długo. Um, więc cieszę się, że będziemy mogli w tej świątecznej wiosce troszeczkę przebywać um, kolejne zadanka są odblokowane w, w centrum handlowym, gdzie możemy tam pomóc przy dekorowaniu no i chyba to wszystko chyba to wszystko, dobra słuchajcie jedziemy, bo ja się nie mogę totalnie doczekać, um, muszę tylko jeszcze na chwilę wejść do stajni i coś Wam pokazać dlatego, że przyznam się, przyznam się jak mi się pierwszy, pierw hej kochanie, <grych> czekaj Aleksandra, pozdrawiam. Jak mi się załadowało tutaj już wcześniej, no to musiałam oczywiście wejść do stajni, żeby wykupić tą stajenną. I słuchajcie, jak weszłam, to po prostu pierwsze co, zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Jestem totalnie w szoku. No jak oni pięknie przystroili to wszystko w tym roku. No Jezu, od razu czuć taki świąteczny klimat. Tak jest naprawdę super. Nie wiem czemu dużo osób znowu narzekało na tą aktualizację, ale spójrzcie. No jak dla mnie o, ojej. A, a co tu robi Bałwan? <grym> Okej. Okay. Okej, okay, bałwan. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy głos wam się nagrywa, bo ja nic nie słyszę. Okej, okay, nie było słychać żadnych dźwięków, dlatego musiałam wyłączyć grę i bardzo długo ona się uruchamia, słuchajcie. Ale, no, uważam, że naprawdę świetnie tutaj przyzdomili to wszystko. Bardzo mi się to podoba. Zaraz barcie telefon, jak słyszycie go, bo ciągle wibruje tu. To jakiś krasnal. Tutaj mamy jakieś, zobaczcie, jak to się nazywa, kurczę. Nie zniczę, tylko lampiony. O, lampiony, dobra. No pięknie, ta choinka też ślicznie wygląda. Okej, okay, więc tak, super. Całość. Naprawdę mega, mega świątecznie. Nie będę już tutaj przedłużać, tylko po prostu lećmy sobie, zobaczyć o co chodzi z tymi reniferami, bo trzeba tutaj pogadać się ze świętym Mikołajem, czy tam jest powóz renifera, coś takiego. Trzeba tego poszukać. Hm, gdzie to będzie? O jest, coś jest! Dobra, lecimy. Jej! Renifery! Cześć! Skrzatcie. Uh, hmm. cześć dziwna nieludzka i niezwierzęca istoto ho ho nadeszły smutne czasy nie rozumiesz? nie ma już zimy nie ma, to jest problem ech ludzie, nie wzięliście pod uwagę co się stanie ze świętami Bożego Narodzenia gdy wszystko się ociepli, co? co stanie się z duchem świąt gdy śnieg całkiem zniknie z Jorwiku nie pyś... nie pyśm. Pyśmy! nie pomyśleliście o tym, gdy robiliście odwerty w poszukiwaniach ropy na polach Everwind. To nie wy? Mhm. Na wasze szczęście, święty Mikołaj roz, rozwiązał ten problem. Skoro święta nie mogą przyjść do Jorwika, to Jorwik musi wybrać się do świąt. Wsiądź do sań, moja droga, wsiądź do sań i lecimy na magiczny jarmark świąteczny świętego Mikołaja. Jej! Ale śliczny obrazek! O rany, spójrzcie, jak to pięknie. No nie, ja, ja jestem zakochana w tej aktualizacji. Sanie lecą po niebie. O! jaka ładna zorza. O! Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o grafikę, którą Star Stable tutaj. Poziom graficzny, który zaprezentowało, jest totalnie przepiękny. Uff, dobra. Witam na magicznym jarmarku świątecznym świętego Mikołaja. Musisz porozmawiać z szefem. Chcę wszystkich przywitać osobiście. Nie byłaś niegrzeczna w tym roku, co? Ho, ho! Zjedź z boczem aż na jarmark świąteczny, a z pewnością go znajdziesz. Do zobaczenia i wesołych świąt! O, jaki ty jest super! Wiecie, jak ja kocham święta i w ogóle mm, uwielbiam, o, o, to będziemy się ślizgać, czy jak? Wow! <laughs> czuję się jak dziecko, zawsze na święta czuję się jak dziecko o jadź. no nie, no, no nie, no no nie no. spójrzcie, ja muszę zrobić zdjęć no przecież to jest piękne <grym> no przecież to jest przepię... aaa, leci święty Mikołaj A, du, 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 du. czekajcie, bo, bo, bo widzę dużo świętych Mikołajów tam leci no nie, no ale no, ja, ja jestem zakochana spójrzcie Wow Naprawdę mega, mega świąte. Nie, ja będę grać jakby no, od nowa zakochałam się w tej grze totalnie. Spójrzcie, Tu są jakieś sklepy. Co my tu mamy? Mogę tutaj już kupić coś. Ej stop, stop. Chcę kupić. Dobra, O, mamy coś. <laughs> Wybaczcie. Aha, dobra, mogę sobie oddalić. ok. I tu mamy trzy strony. O, jaki ładny czaprak. Ale szkoda, że on nic nie ma, no. 500, dość sporo. Hm. Ale jakie ładne ochraniacze. Zobaczcie. Kupimy takie. A to jakie ładne, no i żadnych statystyk, no to boli, boli. Dobra, wiecie co, pójdziemy poszukać jeszcze innych sklepów, bo tak to ta aktualizacja w moim wykonaniu będzie trwała, boże, jakie ja się dzisiaj mylę, będzie trwała po prostu niesamowicie długo. 10 stron. Okej, okay, ale tu nic tak specjalnie świątecznego aż nie widzę. A tutaj już jest szybkość plus 1, zobaczcie, musimy tak sobie przekręcić. No, fajne, śmieszne takie siadełko. I to też bardzo ładne wodze, bardzo. No i wszystko, szybkość plus jeden. SSO, statystyki. Statystyki. Szkoda, że łyżew nie zrobili, bo już w ogóle byłoby tak, wiecie, świątecznie. Hmm. Ale fajnie, fajnie. W ogóle, tak naprawdę sympatycznie jest. Czekajcie, tak. O. A to mam chyba. To znaczy, miałam chyba. <grych> chyba sprzedałam. Okej. Okay. I to wszystko, tak? O, jaka ładna czapka! Ja nie mam czapki tutaj. Ale ręka w musie! No nie, no chyba jednak wiecie, założę. O, a te, jakie ładne! O, jakie ładne leczyńcy! O, nie. Czas przyjechać tu na zakupy, ale to później. <laughs> później. Cześć! Ja, Jadzie, taki fajny, świąteczny nastrój. A tu jest chyba dla naszego konika taki przystanek. O tam jest Święty Mikołaj, widzę, dobra, to lecimy do niego. Cześć, Święty Mikołaju. <słuch> ho, 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 witamy na jarmarku świątecznym. To radosne miejsce, w którym mogą się spełniać wszystkie świąteczne marzenia, a przynajmniej taką mam nadzieję. Muszę ci wyznać, Lorraine, że trochę się niepokoję o tegoroczne święta. Bo widzisz, postanowiłem dać urlop mojemu zespołowi elfów i zatrudniłem pracowników tymczasowych. Ci mali pomocnicy są tak, jakby delikatnie ująć, entuzjastyczni. Starają się, tak, starają się, ale jeśli mam być szczery, to chyba nie do końca pojmują o co chodzi w świętach. Są całkiem nieszkodliwi, a przy bliższym poznaniu nawet dość weseli. Życzę Ci miłego czasu na jarmarku świątecznym. Wracaj do nas, gdy tylko zechcesz. Jej! Hejka! Pozdrawiam Was wszystkich! Tutaj poklikam, żebyście widzieli swoje nazwy i w ogóle... Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra, to tutaj nic takiego nie ma z tego, co widzę. Wie! Ale śniegu! Fajnie, fajnie. Dobra... No, patrzcie, jak to jest pięknie, ale dużo tych pomocników. Dużo małych pomocników. O tutaj jakieś też sprzęty widzę, ale nie można nic kupić. Hmm. Tutaj są Sani Mikołaja, widzę, okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden sklep, zaraz sobie zerkniemy. O, jakiś liczny. O nie, ten trzeba kupić. O, ten prostu. Zbrz... O nie! <grym> Ale ten, no. O nie, ten biorę. Nie, bo jest za drogi. O, ale mam dylemat. <noise> nie, będę musiała doładować sobie starkońsce, ale to nie teraz, słuchajcie. Ja się obkupię i po prostu na następny odcinek wam pokażę, jak wyglądam, ok? Mm, co tutaj jest jeszcze? Sobie obejrzymy, co i jak. No ja się kręcę, no. <noise> tu się. A, ale fajnie się ślizga! O, ale ekstra efekty, naprawdę. Ale świetne. Czuję się trochę jak na Alicji, słuchajcie. Takie. Drift na koniu, ok. Dobra. Z czego się tak cię Ok. Nie widzisz, że lada moment grozi nam świąteczny kryzys? Na szef, święty M. Święty M. Kurczę. kazał mi przywieźć dzisiejszą partię prezentów na jarmark. Wszystko szło gładko, jak sanie po śniegu, aż to nagle słyszę jakiś hałas od strony ładunku. Odwracam się, żeby spojrzeć o co chodzi i co? Widzą moje zdumione oczęta? Prezenty same wyskakują z worka. Uwierzysz? Renifery grzały w dół jak błyskawica. Musiałem wykonać kontrolowane lądowanie awaryjne. Udało się uratować sanie, ale cała przesyłka była już za burtą. Musisz mi pomóc. E, przecze? przeszesz, przeczesz, przeszesz. <noise> Okolice dookoła jeziora, szukając m, zagubionych prezentów i przynieś mi je zanim szef zauważy moje spóźnienie. Okej. Okay! Dobrze, szukamy prezentów. Jej, będziemy się ślizgać Muszę złapać. Uh, okej. Okay. Ale to jest totalnie śmieszne i fajne. No, 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 no. no. <noise> Ej, nie, stój! Dlaczego? Pr, zatrzymaj się! No to pięknie, powodzenia. Stop, 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 o, mam cię! Jak mogłam tego nie kliknąć? Dobra, 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 dobra. Czekajcie, a może jakbym się wzięła na sposób i nie galopowała, tylko tak o mniej więcej. Mam cię! Aha, i one wszystkie tak będą, bo jeżeli tak, to powodzenia sobie życzę. No, 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 no. Nie! No kurczę. Stój! No, 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 no. Ja nie widzę ogólnie mojej myszki, bo to jest tak biało, wiecie, i ten i. I się oddalam. Nie, to nie ma sensu biegać za tym. Lepiej tak wyczaić, w którą stronę będzie skręcał i wtedy tak powiedz mniej więcej w tą samą stronę. O, 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 o! Dobra, ty, ty stój w miejscu, ok? Jest, dobra. Aha, czyli ok, rozumiem. Te, które są tutaj, to będą. Nie, czyli to nie tak jednak. Gdzie będziesz biegł? Hmm. O tak prosto na nas. Możesz, możesz tak prosto na nas? No, jej! Dobra, jeszcze dwa, tak? Ło, wow, ale to jest trudne. Dobra, i pewnie ten jeszcze jeden będzie taki biegający. Nie, jest. Ło, wow, dobrze. Wow, ale ta zorza ślicznie wygląda. Jeszcze te wyścigi chciałabym zobaczyć. Skaczące magiczne świąteczne koziołki, i to wszystko wyjaśnia. One zawsze mają ochotę na magiczne ciasteczka krangla. Oddałaś mi dużą przysługę. Wstawię się za tobą u szefa, żeby umieścił twoje imię na liście grzecznych. Co? Jesteś już na liście grzecznych? W takim razie może załatwić ci ochronę przed listą niegrzecznych w następnym roku. Albo może weź te tokeny. Jej, wezmę. Nie tak prędko, mamy kolejny świąteczny kryzys. Miałem problem z moją codzienną dos Aha, nie, nie, okej, okay. czyli po prostu to można robić jakby tak czyli rozumiem, okej, okay, okej, okay, to nie tu to ja bym teraz chciała pojechać dalej bo tam wiem, że gdzieś są te wyścigi, chciałabym to sprawdzić ale ta aktualizacja jest totalnie za długa żeby wszystko pokazać na raz także, myślę, że ale ślicznie to wygląda Myślę, że po prostu teraz sobie porobimy takie pierdółki i, i z tego będzie jeszcze odcinek. Prawdopodobnie jutro, czyli w czwartek, więc się nie martwcie, bo ja pewnie jak skończę nagrywać dla Was tą dzisiejszą, um, no to zacznę nagrywać od razu na następną aktualizację. Okay. Wow, ale ślicznie. Jakie fajne ten, dobra. Hej, paniusiu na koniusiu, chcesz coś pograć? Okej, okay, brzmi fajnie. Co powiesz na znajdź czapki? co? w śniegu dookoła jarmarku ukryłem pięć czapek świętego Mikołaja, założę się, że ich nie znajdziesz ok, challenge accepted hmm na całym jarmarku, tak? co? on coś mówił Okej. Okay. W ogóle przepraszam Was, jeżeli czasami taki biorę głęboki oddech, ale no, Wy wiecie, że ja jestem alergikiem i praktycznie co chwila jestem chora. Mam zatkany nos i ciężko mi się po prostu oddycha. Tym bardziej, że teraz jest taki okres, gdzie, gdzie właśnie często choruję. No, no. no. Okej, okay, tutaj chyba nic nie będzie. Uu, tutaj też jest lodowisko. Dobra. Ale to ma totalnie cudowny klimat. A może uda mi się wskoczyć na dach? Nie. Ale pewnie się uda, jak tak się zrobi kilka razy. Okej, okay, to jedziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Nie widzę żadnych czapek. Dookoła jarmarku. A ile ja ich muszę znaleźć jeszcze? Czekajcie, zerknę sobie. Nie wiem. Pięć. Aha, dobra. To mam dwie, teraz będzie trzecia. Trzecia. Ale faktycznie ciężko je znaleźć. Albo ja źle szukam. Dobra, jedziemy z tej strony. Na całym Jarmarku. Nie mam pojęcia, co on ma na myśli mówiąc cały Jarmark. Pojedziemy tu obok świętego Mikołaja najwyżej. Hm. Czy tu coś będzie? Nic z tego. To ile jeszcze? Pięć? Dwie czy jedna? Dwie chyba. Boże, pogubiłam się. Hmm. No tu nic nie widzę. Wydaje mi się, że faktycznie gdzieś tam dalej też to może być pochowane. O, tam widzę, dobra, jest. Jej. Jeszcze jedna. O kurczę, możemy tutaj pojechać? O, Wow. Tutaj nie wiedziemy już, prawdopodobnie. Tak, czyli koniec mapy. Ok. Ale i tak, mimo w... O, jest. No proszę. No proszę. Mimo wszystko, naprawdę świetnie jest zrobiona ta aktualizacja. No nie wiem, na co można narzekać. Jest mega świąteczny klimat. Taki wiecie, jak za starych, dobrych czasów, takich starych, fajnych, familijnych filmów. Tak mi się strasznie fajnie kojarzy właśnie z takimi filmami, takimi typowo na święta. Hihi, hi, mam cię! Na pewno nie spodziewałaś się, że pod tymi czapkami będą mali pomocnicy. Żałuję, że nie widziałem twojej miny. Hihi. Hi. Chcesz zagrać znowu? No, dalej, nie daj się prosić, damy ci nawet tokeny, które można wydać w lodowym butiku, wspaniałe nagrody, hihi. Hi. Uwielbiamy się chować, dlatego wpadaj codziennie, żeby znów zagrać i zdobywać trochę tokenów, okej. Okay. Pozdrawiam, pozdrawiam, ale co to jest? O, 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 co to jest? Chcę zobaczyć. Hmm. Okej, okay. co to jest? Świąteczne spodnie, okej. Okay. Dla to Ken, można to wymienić. Spójrzcie. Ale genialnie to jest zrobione. No, SSO, jesteście totalnie e, niesamowici. Totalnie niesamowici, naprawdę. W życiu bym się czegoś takiego po zespole SSO nie spodziewała. A tu, no ja. Rękawiczki. <gryw> Okej, okay, tutaj buty. Ale fajne, takie typowo na ten na zimę. A tutaj, co za siedełko? Bardzo ładne. O nie, będzie trzeba zbierać te tokeny. Tutaj mamy o głowie. Super, naprawdę super. Takie fajne yy, tęczowe. A tutaj? Naprawdę ładne mają te rzeczy w tym roku. Naprawdę. Dobra, tutaj są jakieś ochraniacze. Też bardzo fajne z foterkiem. A to co to jest? Ach, torba. Dobra. Okej. Okay. A tutaj? Okej, okay, broda świętego Mikołaja! O nie! A to? Ja chcę to! Ja chcę takie uszy i nosek! O nie, ja chcę wszystko. A to? Elfie uszy. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę, jestem mega zadowolona. A gdzie są te wyścigi? Słuchajcie, gdzie są wyścigi? Chciałabym zobaczyć wyścigi jakieś. I tutaj widzę, mam jeszcze jedną żółtą kropkę. Boże, będę nagrywać milion lat. Naprawdę, nagram milion lat i, i będzie kicha, bo później będzie się renderowało milion lat. Okej, okay, no to co, idziemy do góry. Bo coś widzę, że to tam trzeba, tak? No, zbliżamy się do miejsca. Piękna zorza. Szkoda, że się nie rusza. No i ta kreska tutaj tak psuje, ale ogólnie naprawdę jest super. Super Graficznie i w ogóle bardzo mi się podoba. Jeju, to jest start tych Reniferów. Dobra. Co jest najlepsze w świętach? Szalona jazda po śniegu, rzecz jasna. Jingle! Słuchaj, podobno nasz szef święty M poszukuje kierowców do przetestowania jego sań przed Wielkim Dniem. Jeśli jesteś zainteresowana, pokaż uprawnienie na sanie kategorii B, które potwierdza kwalifikacje do jazdy po lodzie i śniegu. Jingle? Nie masz uprawnień kategorii B, w takim razie musisz przejść szkolenie. Zacznijmy od szybkiego mrożonego wyścigu. Hmm, zejdź z ze zbocza, zrób pokrążenie dookoła jeziora i spotkaj się z moim kolegą Jinglem na linii mety. Masz swoje sanie, co? Jingle? Sań też nie masz, w takim razie musimy improwizować. Pojedziesz na koniu. Dobiegu, gotowa? Ho-ho, start! Woo! Wiecie co? Myślałam, że już dostaniemy ten, że już dostaniemy mm, sani i będziemy mogli sobie z saniami, ale nie, no okej. Okay. Szkoda. Dobra. Jedziemy szybko. Jej Totalnie super. Dobra, 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 Widzę, że ślizgamy się. Dawaj koń, dawaj. Ja wiem, że masz smutną minkę, ale zobacz jak się super bawisz teraz. Ok, tutaj trzeba uważać i skręcać totalnie delikatnie. Wow! Święty Mikołaj! No, jeśli o mnie chodzi, to wy znacie już tutaj... Oh. Wow! Moje zdanie! I, I jestem ciekawa, co wy myślicie. Wow wow, 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 o tym! Koniecznie dajcie znać! Koniecznie! Koniecznie! Totalnie koniecznie mi napiszcie, co wy o tym myślicie. A co to? Nie! O nie! O nie, o nie, o nie. Dobra. Santa, gdzie jeszcze mam jechać? Święty M. Wow! O nie! Przecież ja nie mogę tego. Nie, 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 jedź, 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 jedź koniu, jedź. 29 sekund. Dobra, spoko to zdążymy. Wow! Tak nam wyrosło to spod, spod ziemi. Ja chyba nie będę stąd wychodzić, będę zbierać te tokeny. Po raz pierwszy mam po co je zbierać, bo naprawdę teraz możemy je wymieniać na to, na co chcemy wymienić. Nie musimy, wiecie, dostawać w kółko tych samych nagród, tylko po raz pierwszy wymieniamy to, na co chcemy. Czyli po kolei, jeżeli chcemy, to zbieramy na to, a nie, że o nie mamy na co zbierać. To jest zdecydowanie lepsze. Na srebrne dzwonki, co za beznadziejna technika. Dingel, przysłał cię w związku z uprawnieniami na sanie kategorii B? Nie ma mowy, wypadasz z gry, na szef święty M nigdy ci nie pozwolicie się zbliżyć do sań. Spróbuj z zajączkiem wielkanocnym, on ma miękkie serce, zresztą cały jest miękki. Jingiel! Co ja mówiłem, ciężka praca, dyscyplina. O to chodzi w świętach. Zróbmy tak, wracaj do jingla raz na dzień, żeby ponownie spróbować sił w wyścigu. Dorzucimy ci jeszcze na zachętę tokeny. Można je wymieniać na nagrody w lodowym butiku. Teraz widzę, że masz motywację. Właśnie, motywacja, tego słowa mi brakowało. E, może nawet dostaniesz to uprawnienie na sanie kategorii B przed Wielkim Dniem. Jej! Okej, okay, słuchajcie, czy tutaj coś jeszcze? Chyba wszystko ogołociliśmy. No niesamowite. Ja bym chciała tutaj jeszcze jakąś kawiarnię zobaczyć. Mój, fajne jest to. Fajne jest to. Bo mówili, że tutaj jest jakaś kawiarnia. I to jest chyba ta kawiarnia, czyli możemy sobie tutaj usiąść właśnie. Tak przy choince. No nie, no to jest przecież piękne. Dobra, tutaj gdzieś był jakiś znaczek kawiarni. Tylko gdzie? O, 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 no, no i weźmy coś. Weźmy coś. Czekajcie, może jak usiądę, to będę mogła sobie zamówić. Chodźmy, dosiądziemy się do koleżanki. Cześć koleżanko zamów. O proszę. I możemy sobie wziąć, a weźmy, nie wiem, kakao. Dajmy na to, że to jest kakao. Udajmy. Zapłacili mi Jorvik. No i, i bym chciała ten, wyłożyć to. Dobra. I, I teraz mogę? Proszę bardzo. Herbata! Ciepła herbata, no tak. Jej! Pijemy sobie ciepłą herbatkę, zobaczcie, ale no klimat jest. Klimat jest, totalny klimat jest. Dobra, wstaniemy, tak? Możemy wstać? Wy, wyjdź. Nie chcę, wstań. <gry> Jej, została nasza herbatka, ale to nic. Słuchajcie, moi drodzy, to by było tyle na, na, na dziś. Jutro będziemy kończyć aktualizację, czyli podam wam po prostu, jakie są jeszcze zadanka tam w centrum. Porobimy troszeczkę jeszcze zadań, tu by pozdobywać tokeny. Ja jeszcze chwilkę sama je pozdobywam. Zobaczymy, ile mamy w ogóle. O, gdzie ja patrzę? Nie tu. Mamy sześć, dziewięć, czyli no nie za dużo, powiem Wam szczerze, nie za dużo. I bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że podobało Wam się to w moim wykonaniu i że jesteście tak samo zadowoleni jak ja. No, trzymajcie się, do następnego i cześć! Oczywiście pamiętajcie o łapeczkach! Pa, pa!